Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was oczywiście w kolejnym już materiale z gry Warcraft 3 The Frozen Throne i oczywiście gramy dalej tą naszą mini, w cudzysłowie, kampanię orków. No i cóż, ostatnio doszedł nam nowy bohater. W ogóle on ma zajebisty damage, muszę przyznać, wow, niezły. Niezły podstawowy damage, nie można zaprzeczyć, aczkolwiek to nie, on wiecie, matę, czekajcie, co to jest w ogóle? Wszystkie obrażenia odnoszone przez O12, no tak, ale... O, on ma to spętanie, dobra. No tak, jak wszyscy jeźdźcy też mają spętanie. W ogóle zastanawiałem się, czy będę miał tutaj iść i w sumie trochę mnie to kusi. Trochę mnie kusi, żeby się tam udać. Wiecie, ja boję się, że to może różnie wypaść. Powiedziałbym nawet, że może wypaść bardzo słabo. Aczkolwiek... chcę spróbować, ponieważ jeżeli nie wykonam tego zadania i okaże się, że jakoś minie mi możliwość jego wykonania, to potem będę, wiecie, żałował tego długo, 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 długo. W ogóle czy jest Misza? Nie widzę Miszy. Chyba jej nie ma, no chyba, że była, jej nie widziałem. Nie, nie było jej. Okej, tutaj jest mnóstwo tych jeżdżących centaurów. Jak tam, tobie życie się przywraca? Czy jemu w ogóle się przywraca życie? Teraz się zastanawiam nad tym. Ło, Misza, czy ty jesteś aż tak szalona? Kobieto, co ty wyprawiasz? Idzie sama na centaury, walczy z wszystkimi, najlepiej naraz. To jest szalona kobieta jednak. Okej, dobra, gdzie jest ten mój jeździec? Ja tutaj sobie chcę ich wszystkich, wiecie, pouzdrawiać. Kogo trzeba, to uzdrawiamy. Tam, gdzie nie trzeba, to nie chodzimy. Bo fajnie byłoby, wiadomo, wykonać więcej jakichś zadań ciekawych. O cholera, tu chyba nie przejdę obojętnie. No dokładnie, dobra, załatwimy ich. Dobra, oj, wypadła runa szybkości. O, runa szybkości, no to teraz to się przyda na pewno. Runa many. Co ona sobie leży od tak w takim miejscu? Nie ogarniam. Oj, fucking. Dobra, użyj tego. Użyj tego, niech oberwą. Niech oberwą. Gdzie już są te? O, tutaj są, ja szukam, gdzie są te moje, wiecie, latające istotki. Holy shit. Nie, proszę was, nie. Gdzie tu są ci moi? No nie mówcie mi, że ja tu tylu straciłem. Ej, mi został jeden? Serio? Przecież ja miałem ich więcej. Ale dupa, ale to jest w ogóle maska sobie. Nie mam pojęcia, co to rozwiększa szybkość regeneracji many, pieprzy to. Ale zawaliłem, cholera. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Czemu straciłem? Kurde, te miałem siłę jakąś taką moc, dużą siłę, trzeba przyznać. Dobra, tam muszę dojść w ten sposób. Tutaj jest oczywiście więcej tych potworków, które mogą mi zaszkodzić. O, czemu na najsłabszy? A nie, bo to są też wszystkie poziomy trzeciego. Myślałem, że inaczej. No, wkurzony jestem, że mnie tak po prostu poobijali po chamsku. A naprawdę oberwałem mocno. No i teraz boję się, że nie wiem, może będę musiał się wrócić i sobie zrekrutować. No to będzie dość logiczne, aczkolwiek pewnie, wiecie, przy okazji jeszcze pojawią się tam jakieś nowe stwory po drodze i znów kogoś stracę. Niedobrze, niedobrze. A przynajmniej dostaję poziom. Poziom, wiadomo, wbija się dość wolno, ale zawsze lepsze to niż nic. Co nie? Ja zawsze jestem tego przekonania. Dobra, tędy musimy iść, prawda? I tu dojdziemy do tych przeklętych ptaków, czy to są jakieś jaszczury, czegoś tam. Jak tam radzicie sobie? Ja to sobie będę bez przerwy kogoś regenerował. Najlepiej to wszystkich, no bo jednak ten czar jest fajny, bo regeneruje więcej niż jedną jednostkę. Na tym poziomie, co jest, to chyba 4 chwilowo regeneruje. Bijcie ich. Misza akurat się nie boję, bo ona, wiecie, się tutaj może regenerować bez problemów. Walnąłem kogoś? Chyba tak. Chyba walnąłem. Weź zamień tego, walnij to tutaj. W sumie czemu ja tego nie użyję? Zobaczymy, jak to w sumie działa. Jakieś tutaj ważki, które przywracają życie, czy coś w tym stylu. Dobra, gdzie jest Misza? Tutaj, ja załatwiłem wszystkich? Ej, fajne to stworzonka, jejku, ich aż tylu? O, tu jakiś przywódca, dobra, nie, albo w sumie dobra, jak już go zaatakowaliśmy, to ty już go załatwmy. No ale cóż, no zobaczymy, ja się boję najbardziej tego, że ja się tutaj tyle poprzechodzę i nic z tego, wiecie, po prostu nie wyjdzie. Bo jednak przeciwnicy mnie załatwią. Jest taka szansa. Jest takie duże prawdopodobieństwo. Wow, oni są tu silni. To są te postrachy puszczy. Moje też postrachy. Dobra, gdzie jest ten? Ej, uciekaj. Co masz robić, to uciekać. Ty nie masz w ogóle pancerza. Chociaż nie masz tego szału bojowego swojego aktywowanego.
Dobra. Jeszcze nie Honober wie. Ci są na 8 poziomach, więc trzeba się mieć na baczności. Mają ten pancerz. Ile oni mają pancerza? Myślę, że 5, już się przeraziłem na chwilę. Ale 4, no 4 to też jest dużo. Prawie tyle samo, dużo. No i dobra, tutaj zacznie się zaraz bój. Prowadzi mnie instynkt. Tak, prowadzi cię, ale... Wow, 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 wow. Ej, nie, no ja proszę was, nie robiłem żadnego zapisu. A to na którym jest poziomie? 8 jeszcze. Super. Już lepiej być nie mogło. Już po prostu lepiej być nie mogło. Walczcie z nimi. Tylko nie dajcie się wprowadzić w tamtą stronę. Bo ja jeszcze w sumie nie mam za bardzo many. Na jakim to jest? On oberwał coś? Jeszcze regeneruje się i to dość szybko. Pancerz 10, nie, wiecie co, ja chyba przesadziłem, bo tu jest cały czas ten na poziomie 10, nie, też 8. No ale wcześniej nie było tutaj tego silnego. Teraz jakoś inaczej się to wszystko porespiło, nieprzyjemnie dla mnie. Dobra, to sobie zostawimy na tego ptaszka. Na razie załatwcie tych. Dobra, mam nadzieję, że nie zrobimy, że nas zauważy nagle. Nie zauważył nas, bardzo, bardzo dobrze. Walnij tutaj. Gdzie jest ten jeździec? Użyj tego spętania. Ta jednostka posiada odporną skórę, na sobie jaja robicie w tym momencie. Ja tak to uważam, że to są jaja. No odporna skóra, nagle co, nie można ich tutaj, wiecie, nie wiem, czy tylko to na 8 poziomie, czy wszystkie tak reagują? O, niedobrze. Mamy niewiele czasu, mówisz? A i tak zajmujemy się zupełnie innym zadaniem pobocznym, które jednak warto byłoby wykonać. A którego wykonanie jest dość trudne. Czemu tego wciąż nie mogę użyć? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czekajcie, wow, 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 bo zaraz stracę kolejnego. Uzdrawiaj, uzdrawiaj. Uzdrawiaj. Tak jest, nie masz nikogo chwilowo. Dobra, ja trochę ich pobiłem, tylko jak mówię, żeby tutaj naraz zbyt wielu się na mnie nie rzuciło. Bo jak walczę tak pojedynczo z nimi, no to wiadomo, idzie ich załatwić. No ale potem będę musiał spróbować odpędzić parę tych stworów. Ty jesteś wciąż słaby, ty musisz uważać, bo stracę ciebie, to już nie będzie ciekawie dla mnie. Okej, okay, tej many, no mam jeszcze nim dość sporą. Walnij. Dobra, wycofajcie się, walnij i wycofajcie się. Niech oni tu podlecą, dobra. I podlecieli, więc tak jak chciałem. Załatwimy jednego przynajmniej, wiecie, troszeczkę tak pojedynczo. To nie jest ten, którego ogłuszyłem, no bo tamten raczej się wciąż nie powinien ruszyć. Chyba, że na nich to ogłuszenie jakoś nie działa. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś tak po prostu na tej zasadzie to wyglądało. Dobra, tu nikt się więcej nie respi. Jest łącznie jeszcze 5. Ich 5. To nie jest dużo. Tylko trzeba spróbować walczyć z nimi pojedynczo. No i oczywiście wezwałem zaraz aż taką ich ilość. Dobra, użyj tego. Tych duchów. Może to jakoś zadziała. Ej, 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 ej. Pouderzajcie, ale wycofajcie się. Jak mówię, przynajmniej spróbujcie załatwić jednego. Dobra, jeden załatwiony. Teraz skupmy się na nim. No i straciłem oczywiście tego mojego trolla. Super, ale przynajmniej zostało ich trochę mało. To jest, myślę, że moja szansa. Moja szansa na to, żeby ich trochę tu poobijać. Oberwał. Dobra, jak jest ogłuszony, walcie. Chciałem uderzyć teraz, bo mam cały czas, wiecie, te... Ej, co ten jeden padł? Tak szybko? On był osłabiony? Nie wiem. Ale zbieramy jak najszybciej to jajo. Super. Wykonaliśmy to zadanie, aż nie chce mi się wierzyć. I powiedzcie mi, że oprócz tego jaja tutaj nic więcej nie ma. No, na to wygląda. No ale wow, udało mi się wykonać to zadanie, jestem z siebie co najmniej dumny. Okej. Okej. Ciekaw jestem, jaka będzie nagroda za to, uważam, że to powinno być coś super fajnego. LOL, a ten co tutaj robi? Skąd on się tutaj zrespił? Znaczy dobra, one się respią, odszedłem na chwilę i jak widać od razu musiało się coś oczywiście zrespić, no super. Dobrze, że mam trochę kasy, bo znów sobie będę mógł armię odnowić, bo no niestety została ona bardzo potężnie zredukowana. Straciłem 3, przy czym zanim tutaj doszedłem, to już straciłem 2, a teraz jeszcze ten 1. No ale warto było, bo będziemy mieć zadanie wykonane. Olejcie ich, co wy na to, naprawdę nie chcę mi się walczyć z nimi wszystkimi, na przykład skupcie się na tym. No bo kurde, no dobra, chyba będę musiał walczyć jednak z wszystkimi, bo nie odpuszczą mi, będą latać za mną. Jeszcze was więcej, ale jak mówię, przynajmniej kasa będzie w dobrym stanie u mnie. Okej, gdzie jest ten cel? O tutaj, no dowiemy się zaraz, co on nam podaruje. Powiedz, że to coś dobrego. Będzie cutscenka? Pewnie tak.
Aczkolwiek jej nie widzę. O, już się pojawia. Doskonale. Doskonale. Właśnie tego mi potrzeba. Spróbuj, proszę, mego najnowszego dzieła. Cóż to jest, do gniazda? Chcesz mnie zabić? Może trzeba to jeszcze trochę przedestylować. Najpierw uczymy się raczkować, dopiero potem zaczynamy chodzić. Skoro już opracowałem tę recepturę, mogę poznać tę dziwną i dziką krainę. Czy nie przeszkodzi ci, jeśli się do ciebie przyłączę? Oczywiście, że nie. Czeka mnie jednak niebezpieczna droga. Żadna droga nie jest zbyt niebezpieczna, jeśli ma się na podorędziu antałek czegoś mocniejszego, mój przyjacielu. Ruszajmy! Chcecie powiedzieć mi, że nagrodą za to jest to, że dołącza do mnie Kung Fu Panda? No cóż, chyba tak. Chen Stormu, temu ciekawskiemu podróżnikowi, nie trzeba zbyt wiele, wystarczy butelczyna mocniejszego trunku za pazuchę i lojalny towarzysz u boku. Chętnie dołącza do Rexara. Okej, czyli to jest kolejny bohater stały. No proszę bardzo, nie spodziewałem się, on ma już jakąś umiejętność. Ognisty oddech zieje na jednostki wroga strumieniem ognia, zadając 50 punktów obrażeń. Jednostki znajdujące się pod wpływem pijackich oparów zapalą się i co sekundę będą otrzymywać 7 punktów. Boże, pijany Kung Fu Panda, no tego jeszcze nie było. Mogę mu przyznać kolejną umiejętność, tego na razie nie mogę, bo potrzebny jest poziom bohatera trzeci, ale mogę mu dać pijackich oparów właśnie. Spowija wskazaną jednostkę wroga oparami alkoholu, zmniejszając szybkość ruchu i powodując jej, że ataki będą mogły chybić celu, kiedy jednostka znajduje się pod wpływem pijackich oparów, zostaną trafione ognistym oddechem, zapalą się i będą otrzymywać obrażenia w miarę upływu czasu. No to oczywiście inwestujemy. A kolejny będzie zapewniając test pijackie zapasy. Zapewnia procentową szansę na uniknięcie ataków i 10% szansę na zadanie dodatkowych obrażeń. No proszę bardzo, to jest pasywna umiejętność, więc się przydam. No kto by pomyślał, że dołączy do mnie kolejny tutaj jakiś bohater, ale ja bym chciał jak najszybciej, wiecie, iść tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że mi nikt nie padnie, po prostu nie chcę mi się walczyć z wszystkimi, chcę się dostać w to miejsce i, ej, moja pijacka panda zaczyna obrywać, Kung Fu Pando, uciekaj, wow, chyba trafiłem na naprawdę sporą grupę, okej, rzeczywiście, widzę to, jest ich dość sporo, ciekawe, czy oni będą mnie gonić. Nie, zgubię ich, tutaj jeszcze ktoś mnie goni, ale prędzej czy później Misza tam obrywa najwięcej, bo jest wolna. No ale ona, jak mówię, będzie bezpieczna. Ciekaw, czy oni podejdą tutaj. Czekajcie, bo zobaczymy, czy moi orkowie będą walczyć. Oj, ale czemu oni tak stoją biernie? To nie podoba mi się. Liczyłem, że oni będą walczyć i odganiać ich, a oni sobie po prostu zobaczyli, spierdolony. No nie podoba mi się to. No cóż, sobie wynajmiemy sobie moją wielką armię, czemu by nie? Przyda się, żeby była w miarę mocna, w miarę silna. Ale cieszę się, że wykonałem to zadanie. Jednak no, nagroda w postaci dodatkowego bohatera, który może być naprawdę dobry. No cóż, to nie jest źle, nie jest źle na pewno. Okej, załatwcie kolejny. Mając trzech bohaterów, nie no, warto było. Zadanie do łatwych nie należało, składało się z trzech części, trzeba było zdobyć trzy składniki. Okazało się, że trunek i tak jest do dupy, bo przepala gardło, że uch. No ale cóż, przynajmniej... O nie, czekajcie, nie tędy. Nie tędy, bo tutaj pójdziemy do tych harpi, do których nie chcę iść. Jak ja tutaj miałem, jak ja tu ostatnio przechodziłem? Czekajcie, to chyba nie tędy, zupełnie nie tędy. No jasne, ja znów gdzieś tutaj będę błądził. A mapa jest duża i strasznie rozległa przez to, przez te wszystkie tutaj zakamarki, nie zakamarki. Gdzie tutaj trzeba było iść? Tędy? Nie. Ja to zrobię najlepiej tak, jak wezmę sobie stąd. Dobra, czekajcie, bo tu jest ta osada. I tu można się jakoś dostać... Dobra, zrobimy tak, chodźcie tutaj, tu już dojdziemy. Tu już dojdziemy oczywiście wrogów... wrogów znajdziemy pod dostatkiem. No i to jeszcze harpie. Głupie latające stworzonka. No nie, uśpili mi Rexara. O, wstaje. Bo już się bałem, że będzie długo spał i się tylko wkurzę w ten sposób. Ale właśnie tych mi usypiają, a ja boję się, że ten status może dość długo trwać.
tego uświenia. O, ale jednak nie. Na całe szczęście. Bo to jest tak chyba normalnie, że dezaktywuje się po tym, jak ktoś cię zaatakuje. No, ale chyba jak się zabije przeciwnika, to też jest dezaktywacja. Przejdziecie tędy niezauważeni? Jakoś dajemy radę przechodzić, jako wiecie, niezauważeni, dajemy radę. Dobra, walnij. No super, jeszcze mi część centaurów oczywiście musiała tutaj zaatakować. Czekaj, masz ten ognisty podmuch. Możesz atakować? Ładny cios. Będę musiał chyba w to inwestować, bo to jest jedna z tych... Ale co, ty nie możesz atakować normalnie jednostek? Nie no, też na pewno możesz atakować jednostki latające. Ej, czy ja już kogoś straciłem? Wieżyna jest blisko. Nie mówcie mi, że ja już straciłem dwóch. Oni się wszyscy przeciwnicy skupiają na tych moich rzucających. To jest znów kolejna super strata kasy. Genialnie, nie ma sensu w nich inwestować. O, nie tutaj. Nie ma sensu w nich inwestować jednak. Bo szybko padają, znaczy jakbym jeszcze jakoś lepiej się bronił, a jakoś nie przykładam do tego wielkiej uwagi. O, i cutscenka. Przybywamy zbyt późno. Obóz został spalony. Wszędzie pełno ludzkich śladów. Wiodą one z powrotem ku wybrzeżu. Ludzki pomiot drogo za to zapłaci. Krew za krew, życie za życie. Loktarogar! No proszę bardzo, ludzie chyba troszeczkę przesadzili. Podążaj tropem ludzi do ich bazy, zniszcz bazę ludzi, wróć do Trala. Aha, dobra, czyli podążamy tropem ludzi, mi to pasuje. Dobra, zaczyna się kolejna walka, wydawało się, jak mówię, że Jaina będzie po naszej stronie, ale to może nie Jaina zaatakowała, może to ktoś inny, no bo raczej ona by nie kazała atakować, bo wiedząc, że jednak jesteśmy ich sojusznikami po ostatnich wydarzeniach. Ła, czy naprawdę muszę walczyć jeszcze z nimi? No cóż, jak widać, walnij go. Pięknie, ty walniesz tym swoim ognistym podmuchem. Postrach puszczy powinien być jednak przestraszony, kiedy... No ale on jeszcze przejdziesz tam w ogóle? Nie no, on użył tego? Użył, ale jakoś tak śmiesznie. Dobra, gdzie ja mam się kierować? Mam się kierować tędy? Na wybrzeże? No chyba tędy na wybrzeże trzeba się kierować, prawda? Tutaj raczej nic nie ma. No, da się przejść, więc dobrze. W dobre miejsce się prawdopodobnie kierujemy. Mamy tutaj skałę ożywania. Ja już tu kiedyś byłem, tylko nie, ja tu byłem, o, tam jakby z tamtej strony. Ale na razie i tak po ludziach ani śladu, cały czas widzę te stwory, które widziałem wcześniej. A ich jest dużo, ich jest wszystkich dużo, ale super, dostaliśmy kolejny poziom i zainwestuję w Miszę. Tak jest, niech ona się tu nowa zrespi. Jest silniejsza, ma już pancerz w końcu jakiś, ma więcej życia. Ma teraz, czekajcie, ona miała tą umiejętność ma od teraz. Zapewnia 35% szans, że atak spowoduje dodatkowe do 50 obrażeń. No tak, bo kafara wcześniej nie było. Weź złote monety. Pięknie. I gdzie się kierujemy? Tutaj nie. To tutaj mam się kierować, rozumiem. Znaczy nie, no bo tutaj już się kończy wybrzeże, czekajcie. Czyli znów chyba po prostu udałem się w miejsce, w które nie powinienem się wdawać. No cóż, dobra, jak zwykle błądzę. Błądzę i jeszcze raz błądzę. O, i ty dostałeś poziom. Zainwestujemy sobie w ten... A, tego ciągle nie mogę, więc... No w sumie potem mogę, wiecie, na trzecim poziomie któreś tutaj więcej, ale... Dobra, zwiększymy mu to. Nie będę tutaj myślał o taktyce przyznawania punktów, nie przesadzajmy. Widzicie, że nie myślę taktycznie w grach, więc po co? Okej, chodźmy tutaj. O, tu już są wieżyczki, czemu ja ich wcześniej nie zauważyłem? Ślepy jestem, jak mówię, tu jest wieżyczka ludzi, wojsko ludzi dokładnie. No i tutaj musimy dojść tędy do tego miejsca. O, wybici orkowie. Nieładnie to wygląda. Prowadzi mnie instynkt. Ten symbol kotwicy na ich tarczach. Widziałeś go już kiedyś? Orkowie! Śledzili nas! Do broni! Ludzkie psy! Posmakujcie gniewu hordy! Dobra, no to atakujmy ich. Niech posmakują gniewu. Jak mówię, cały czas nie wiem, dlaczego my walczymy z ludźmi. Co skłoniło ich do tego, żeby po prostu zaatakować nas, skoro byliśmy z nimi w sojuszu. No ale w sumie nasz wspólny wróg padł, więc teraz... No cóż, trzeba chyba z kimś walczyć. Może z takiego założenia wychodzą. Dobra, tam nie muszę z tymi postrachami puszczy walczyć. Udamy się tutaj, rozwalcie jednego, drugi też padnie. No i rozwalimy czym prędzej tą wieżyczkę. Znaczy ona strzela? Tak, to jest wieżyczka strzelająca, rozbudowana.
Tu mamy kolejnych. Walnij go. To te same okręty, które widziałem z obserwatorium. No dobra, to są te same okręty. Mamy zniszczyć bazę ludzi. Pasuje mi to. Skoro są oni naszymi przeciwnikami, którzy się tak fatalnie zachowują, trzeba ich zniszczyć czym prędzej. Mają trochę tych stateczków. Ja mam zniszczyć ich bazę. Oni mają tu gdzieś bazę? Tak jest. Tu jest ich baza. Już chyba wiem, czego użyję, żeby ich załatwić najlepiej i najszybciej. Zrobimy to w ten sposób. Ty użyj w tym czasie tej swojej umiejętności, która działa przez 30 sekund. No a wszyscy atakujcie, róbcie zadymę. Tak to po prostu nazwiemy najlepiej. Proszę bardzo, ależ to jest zniszczenie, ależ to jest pogrom. Jezu, jak to wygląda pięknie. Tarcza honoru. Tarcza dowódcy floty Kultras. Ona nic nie robi, ona jest przedmiotem unikatowym. Czekajcie. A ty to masz teraz jeszcze do noszenia przedmioty, bym zapomniał. Weź je. Co ona robi? Zapewnia pobliskim sojuszniczym jednostkom 10% premii do obrażeń zadawanych atakami. Ponadto zwiększa pancerz bohatera o 8. Super, bardzo dobra tarcza. Nie dziwię się wcale, że unikatowa. Dobra, mam wrócić do tralacz. Tu nie ma jakiejś, rozumiem, szybszej drogi. Tutaj, tu są tylko potworki. No cóż, czyli pozostaje nam tylko i wyłącznie wrócić teraz do trala, ale jak mówię, to nie będzie raczej zbyt szybkie. Ale nie zamierzam też walczyć z nikim po kolei, będziemy raczej szybko zasuwać i starać się, żeby każdy przeżył. Jeszcze możesz, ale w sumie to nie leczymy nikogo. Dojdziemy tam jak najszybciej się tylko da. W ogóle czekać tutaj co były? To się świeci tak na mapie. A, bo to były te przejścia takie, okej, już ogarniam o to przejście. Jak tam, nikt was nie atakuje? Chociaż tyle. Jak mówię, wróćmy do trala czym prędzej, poinformujmy go, że to są właśnie ludzie, że to jest na 100%, że zaatakowali naszych, że musieliśmy odpowiedzieć ogniem. No i cóż, ale raczej też nie byli dla nas jakoś, wiecie, miło nastawieni. No i spalili nam bazę, co też raczej do miłych rzeczy nie należało. Czy one, te budynki są niezniszczalne, ale jednak się palą. A co tam? Jesteśmy atakowani. Harpie, które zabiliśmy i znów się tu zrespiły. Pieprzycie. Niech was nie interesują. Jezu, ale ten troll jest wolny. Serio. Wow, a my będziemy walczyć przeciwko całej masie potworów, które zobaczcie jak mnie ładnie blokują. Nie no, walka z nimi cały czas jak się respią, to jest dla mnie za dużo. Dobrze, że ty jesteś szybki, bo tobie się w ogóle tu życie nie przywraca, więc no, byłbyś łatwym celem. Aczkolwiek nie wiem, czy możemy go zginąć, po prostu żeby on zginął. Czy on się będzie respił ciągle? Tak myślę, bo on jest taką ważną chyba postacią. Chwilowo przynajmniej. No, te zapieprzają z powrotem. Okej, okay. Przeżyją wszyscy? Przeżyją, ty znaczy, w sumie nie wiem, czy ty przeżyjesz. I możesz nie przeżyć. No nie, zabili mi go. Chamstwo. No cóż, takie bywa życie. Straciłem kolejną jednostkę. Mam oczywiście kasę, żeby jeszcze z dwóch sobie tutaj stworzyć. Może zainwestujemy w to. A co tam? A co mi tam? I porozmawiajmy z Tralem. Zobaczymy, co mam. Co ma nam po prostu do powiedzenia. Jaka będzie jego reakcja. Jak ja mam do ciebie podejść, Dustin, cholery? O, tak. Coś o obserwowaniu jaszczurów z gór grzmotu. Jeśli się pośpieszysz, to może zdołasz go dogonić. O, wykonaliśmy jednak zadanie główne. I co teraz będzie, jak wykonaliśmy drugi akt? Zrobiliście co w waszej mocy, aby zabezpieczyć Durotar. Zaś symbol, o którym wspominacie... Wydaje mi się, że skądś go znam. Nie wiem tylko skąd dokładnie. Wybacz, szefie, ale jeśli ludzie atakują od morza, to moje plemię na wyspach Echa może mieć kłopoty. Nie martw się, Rokanie. Daję ci moje słowo, że nie pozwolę skrzywdzić twojego ludu. Mam dla ciebie pilną misję, Reksarze. Ludzka flota poważnie zagraża trollom zamieszkującym wyspy Echa. Chcę, abyś poleciał tam sterowcem i ostrzegł ich. Spróbuj także przekonać trolle do udania się na kontynent i dołączenia do nas. Aha, okej.
No i znowu muszę się udać w to miejsce tym razem. O mój Boże, tego chodzenia jest naprawdę mnóstwo. No ale cóż, to dlatego, że mamy ciągle jedną i tą samą mapę. Ale w każdym razie, słuchajcie, ja jednak na dzisiaj już chcę po prostu kończyć. Ważyć kłopoty. Tak, tak, ty pijaczyno. Dobra, w każdym razie, jak mówię, w kolejnym materiale udamy się tam, wykonamy sobie kolejne zadanie. No i cóż. Mogę sobie zrobić szybki zapis, bo zapomnę o tym. No i oczywiście będziemy dalej walczyć z ludźmi prawdopodobnie, ratować trolle i te sprawy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Na razie moja armia jest silna, mam silnych bohaterów, fajne przedmioty, unikalne. Naprawdę to wszystko się może podobać. No ale jak mówię, na dzisiaj to już tyle. Dzisiaj dużo zrobiłem, jestem z siebie dumny i mam nadzieję, że wy też. Ale jak mówię, widzimy się już za niedługo, jeżeli już skończyliście w tym momencie oglądać. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka, nie zapomnijcie skomentować i nie zapomnijcie zostawić suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A my widzimy się już wkrótce. Tak więc cześć czołem i na razie.